Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Józef Węglarz, wykładowca i dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego, Anna Gądek, oraz działacze studenckich organizacji na tej uczelni, na przykład Jakub Kejmowicz, Arkadiusz Michalik czy Paweł Gądek, syn wyżej wymienionej Anny Gądek, są członkami honorowego Komitetu Poparcia Kandydatury Romana Ciepieli na prezydenta Tarnowa. Czy jednak słusznie popierają Romana Ciepielę? Zanim wrzucisz kartę do głosowania, do urny wyborczej 16 listopada, posłuchaj, jakim prezydentem był naprawdę Roman Ciepiela w latach 1994-1998. Kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Tarnowa Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie stwierdziła w piśmie z 12 maja 1995 roku do ówczesnego prezydenta Ciepieli szereg nieprawidłowości, między innymi, cytuję, brak należytej troski o mienie komunalne. Zaś wojewoda zarzucił Ciepieli, iż niezaplanowane wcześniej zmiany personalne obciążą niebezpiecznie budżet 1996 roku i wywołają negatywne skutki. Wojewoda zagroził Ciepieli, iż jeśli nie otrzyma stosownych wyjaśnień, będzie zmuszony wypowiedzieć część umowy pilotażowej dotyczącej Teatru Miejskiego. W tym postanowieniu z dnia 26 sierpnia 1995 roku prokuratura rejonowa w Tarnowie zarzuciła zarządowi miasta, którym kierował Roman Ciepiela, złamanie prawa w przypadku powołania prezesa spółki miejskiej w drodze konkursu. Cytuję. Powyższa uchwała zarządu w sprawie powołania prezesa spółki komunalnej MPGK została podjęta wbrew treści paragrafu 11 ustęp 2 aktu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec cytatu. W czerwcu 1995 roku na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie jeden z najbliższych współpracowników Romana Ciepieli, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Tarnowa, Andrzej Jeleń, który później był wiceprezydentem miasta, poinformował radnych, iż powodem jego odejścia z Urzędu Miasta była niekompetencja i złośliwość Romana Ciepieli oraz brak jakiejkolwiek koncepcji zarządzania gospodarką komunalną w mieście. Koniec cytatu. Odwołanie starego i powołanie nowego dyrektora Tarnowskiego Teatru, niekonsultowane z Komisją Kultury, teatralny SPATIW i związki zawodowe uznały za, cytuję, wysoce nieetyczne. Zaś w grudniu 1995 roku kilkunastu przedstawicieli plastyków i aktorów tarnowskich, m.in. Martynow i Depukat, skierowało do władz miasta petycję, w której czytamy m.in., cytuję, działania przewodniczącego Komisji Kultury sprowadzają się najczęściej do dezinformacji, generowania konfliktów, totalitaryzacji życia kulturalnego w Tarnowie. Koniec cytatu. Sposób organizowania konkursów przez władze miasta stał się przedmiotem krytyki także tarnowskiego kuratora oświaty, który w piśmie do ówczesnego prezydenta Ciepieli zauważa na przykład, cytuję, wysoce nieprawidłowo władze miasta Tarnowa doraźnie rozwiązują sprawę obsady stanowiska dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego. Dotyczy to zarówno procedury przeprowadzania konkursów na wakujące stanowisko dyrektora, jak i formy powołania. Wyraźnie naruszono artykuł 36 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Koniec cytatu. Po kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną w Miejskim Zarządzie Żłobków i Przedszkoli pisze ona m.in., cytuję, nieprawidłowości stwierdzone w przypadku wszystkich analizowanych postępowań przetargowych lub z nimi związanych działań budzić mogą zaniepokojenie i nasuwać pytanie, jaki procent przetargów tego typu stanowią przetargi przeprowadzone z naruszeniem obowiązujących przepisów. Koniec cytatu. Z kolei Rada Osiedla przy TSM skrytykowała postępowanie przetargowe dotyczące dzierżawy garaży. Cytuję. Rada Osiedla podważa postępowanie Rady Miasta jako niezgodne z obowiązującym prawem, co narusza podstawowe prawa mieszkańców naszego osiedla. Zauważamy działanie dla dobra wąskiego grona osób, a nie dla mieszkańców.
Koniec cytatu. Ciepiela, gdy był prezydentem, nie miał żadnych skrupułów, aby na jego pensję oraz dwóch wiceprezydentów miasto, czyli my podatnicy, wydawało około 3 miliardów starych złotych. Ciepiela zarabiał wówczas 10 razy więcej niż nauczyciel z wyższym wykształceniem. Wynagrodzenie Ciepieli ustalał jednoosobowo, w sposób niejawny, jego kolega klubowy, przewodniczący Rady Miejskiej. Wydatki na administrację, czytaj, na biurokrację stanowiły wówczas 10% wartości całego budżetu rocznego. Gdy w końcu opozycja złożyła wniosek o odwołanie zarządu miasta, na czele którego stał Roman Ciepiela, formułując szereg poważnych zarzutów, zarząd ten co prawda nie został odwołany, gdyż takie wówczas absurdalne prawo mieliśmy w Polsce, ale za jego pozostawieniem było tylko 22 na 45 radnych, czyli mniejszość. Tak negatywnie był wówczas oceniany zarząd miasta Tarnowa, na czele którego stał nie kto inny jak Roman Ciepiela. Czy warto więc wchodzić do tej samej rzeki i głosować na tego samego człowieka, który nie sprawdził się na stanowisku prezydenta w latach 94-98, to jest na Romana Ciepielę? Więcej informacji na mojej stronie www.marekciesielczyk.com. Mój telefon 601 255 849.